Drodzy Państwo, ze mną już kolejny gość, pani Katarzyna Mazurkiewicz. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Spotykamy się tutaj w ramach Festiwalu Malta, który przypominam cały czas jeszcze trwa, ale my będziemy mówić o takim jednym elemencie tego festiwalu, nowo powstałym zresztą, który w tym roku po raz pierwszy u nas w Poznaniu. Moim zdaniem już cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród poznaniaków. Generator Malta. No właśnie, skąd pomysł, żeby stworzyć coś takiego? Zastanawialiśmy się wspólnie z organizatorami Fundacji Malta nad tym, w jaki sposób powrócić do początków festiwalu, czyli właśnie do takiego bycia na zewnątrz, wspólnie z mieszkańcami. Ta formuła, która była na początku, czyli teatrów ulicznych, nieco się wyczerpała. Mhm. I zastanawialiśmy się, co dzisiaj... Czym zaskoczyć ponownie. Tak, może nawet nie zaskoczyć, chociaż to też, ale przede wszystkim, jakie są rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Stąd projekt, który zaczęliśmy realizować wspólnie, właśnie zakładając ogródki już od 15 lutego w 6 dzielnicach Poznania, w tym na Placu Wolności. Mhm. I to, co dzisiaj widzimy, Generator Malta, miejsce, Plac Wolności, to przede wszystkim jest praca mieszkańców Poznania. Mhm. Ten ogródek na Placu Wolności cieszy się największym zainteresowaniem ze strony poznaniaków, czy niekoniecznie? Jeśli patrzymy na całość, na Plac Wolności, to na pewno jest to najliczniej odwiedzane miejsce, chociaż sam ogród jest usytuowany tuż przy fontannie, a cały Plac Wolności, czyli nasze serce, również Generator Malta, no to też taki właściwie ogród. Mhm. Celem tego projektu było odbudowywanie więzi międzyludzkich. Czy udało się wobec tego odbudować te więzi? Poznaniacy się jednoczą? Poznaniacy są fenomenalni. To jest na pewno doświadczenie, o którym dzisiaj możemy powiedzieć. Mhm. Mieszkańcy miasta, różnych tych dzielnic są absolutnie niezwykli i oni powodują to, że dzisiaj my się zmieniliśmy na pewno. Ta energia, która bije na Placu Wolności, na Placu Wolno, wynika z tego, że większość prac, które wykonaliśmy w ogrodzie, odzwierciedla się dzisiaj tym, że do nas na ten Plac Wolności mieszkańcy wracają. I to jest niezwykłe jakby w tym projekcie, ta energia, która jest przekazywana do nas. Więzi, myślę, że z tym powinniśmy trochę poczekać, bo rzeczywiście ogrody powstały. Pytanie, co będzie za rok, co będzie za pół roku, czy to miejsce będzie chronione przez mieszkańców, co będzie, jak się skończy festiwal. Wierzymy, że tak, bo mamy dzisiaj bardzo wielu przyjaciół, których poznaliśmy dzięki współpracy i na pewno te przyjaźnie zostaną. Pytanie też o miejsce, czy te miejsca zostaną, ale to jest, myślę, to za rok. Do następnego spotkania naszego. Wiele, wiele projektów, które właśnie działają w ramach Generatora Malta. Miasto przyjazne dziecku. Co to takiego? Co to jest za projekt? Rzeczywiście niezwykły projekt, który trwa od początku, od 24 czerwca do 20 lipca na pewno. To jest plac zabaw, ale niezwykły plac zabaw stworzony przez Concordia Design we współpracy z Voxem. Oni stworzyli takie meble, które mają mnóstwo dziurek, płyty, klocki. Trochę jak fajniejsze klocki Lego, bo... Takie duże, przestrzenne. Duże, duże, z prawdziwymi śrubami. I dzieciaki od rana, od 10 do 18, walą takimi małymi młoteczkami, budując różne rzeczy. I to jest naprawdę niesamowite, bo codziennie widzimy różne grupy dzieci, albo właśnie dzieci, które gdzieś mieszkają w okolicy i codziennie przychodzą. I nawet jeżeli jest bardzo gorąco, i nawet jeśli zaczyna się yoga albo tai chi obok, to wybijanie tego rytmu daje nam znowu pozytywną energię. Mhm. Wspomniała Pani o jodze, o tai chi. Jak często odbywają się te zajęcia? Codziennie, oprócz niedzieli. Dajemy sobie w niedzielę trochę odpoczynku, żeby nie ćwiczyć, ale codziennie na przemian yoga i tai chi. Na jodze dominują, na zajęciach jogi dominują kobiety tai chi, mężczyźni, czy tutaj też jest mieszanka? Mieszanka. Nie jesteśmy nawet w stanie powiedzieć, czy pół na pół. Bardzo, bardzo, bardzo to jest różnie. Jednego dnia jest więcej kobiet, drugiego mężczyzn. Mieszanka. Ile osób już teraz uczestniczy w takich zajęciach? 40, 50, niestety mamy ograniczenie miejscowe, to jest ten największy fragment, który jest wolny na Placu Wolności, tuż przy fontannie. I ostatnio widziałam, zajęcia odbywały się również na fontannie, teraz nie ma wody, więc jest łatwiej. Bardzo wielu chętnych jest na te zajęcia. Oczywiście wszystkie zajęcia i wszystko, co dzieje się na Placu Wolności, jest bezpłatne. O jakich projektach jeszcze warto wspomnieć w ramach Generatora Malta?
Na pewno zapraszamy codziennie do przyjścia i zobaczenia, czym jest ten Plac Wolności dzisiaj. Mamy lokal kuchnię, gotujemy tam naprawdę na żywo, dzięki też naszym blogerom, którzy wzięli udział w konkursie dla rezydentów gotujących, artystów gotujących. I codziennie właściwie jest inna osoba, która przygotowuje dla nas menu. Ale to jest takie wakacyjne menu? Różnorodne. Dla nas podstawą było to, żeby gotować z lokalnych produktów z Wielkopolski. To było dla nas najważniejsze i żeby to były produkty ekologiczne. Oprócz tego mamy fantastyczny zespół kucharzy zawodowych, którzy nas wspierają i to jest Concordia Taste. Mamy Bar Machine, o którym nie będę mówić, ale do którego zapraszam również. Koncerty, filmy, opery, to wszystko codziennie na Placu Wolności. Przed nami również spektakle teatralne. Środy i czwartki to spektakle teatralne. Piątki i soboty koncerty. Teraz koncert Dyjaka ze słynną płytą, którą mamy przyjemność słuchać. Niektórzy już byli na koncercie, ja jeszcze nie, ale czekam. W piątek płyta Kobiety. W sobotę koncert z Kubasa, na którego też bardzo serdecznie zapraszam. No i oczywiście na finał, ale to nie na Placu Wolności, tylko na targach, Atoms for Peace. Niezwykła formacja, niezwykły projekt, Tom York, Radiohead. Wszyscy pamiętamy koncert, który był na Cytadeli w Poznaniu. Bardzo serdecznie zapraszam. No i Cat Power, to na finał. A na Placu Wolno płynie nam czas, już trochę... Nawet nostalgicznie, bo zastanawiamy się, co będzie 21 lipca, jeśli będziemy się pożegnać. No właśnie, o to chciałam zapytać, bo teraz Plac Wolności naprawdę tętni życiem, jest fajnie, jest kolorowo, dużo się dzieje. Co będzie potem? Smutek. Nie, żartuję oczywiście. Za chwilę przygotowuje się Transatlantyk, kolejny festiwal niezwykły w Poznaniu, który ma swój nowy projekt, nowy w sensie Placu Wolności. Nie będą to zaprojektowane przestrzenie, które mieliśmy... Ciągle mamy możliwość oglądać przez Jolę Starzak i Dawida Strębickiego, autorów całego Placu Wolności, tej zaaranżowanej przestrzeni, ale teraz będą łóżka. Łóżka, które będą no, takimi mini salami kinowymi. Myślę, że to będzie też niezwykłe, jeżeli stanie na Placu Wolności około 60 łóżek i każdy będzie mógł sobie oglądać swoją prywatną projekcję w łóżku. Pod gołym niebem na Placu Wolności. Ponownie pewnie będzie się to cieszyło ogromnym zainteresowaniem tak, ze strony poznaniaków. Tak, trzymam kciuki również za ten festiwal, bo jest niesamowite. Super, dziękuję Pani Kasiu bardzo serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie. Drodzy Państwo, jeśli Wy jeszcze nie mieliście okazji do tego, żeby Plac Wolności odwiedzić, to bardzo gorąco Was do tego zachęcamy. Generator Malta jeszcze do 20 lipca w Poznaniu. A my widzimy się już za moment. Do zobaczenia.